Tym razem zabrałem mojego nowego fankaba na lotnisko zapasowe. Lądowanie tutaj jest tylko możliwe z jednego kierunku. Niestety, wiatr był niekorzystny. Wiał z boku i trochę od tyłu. Podchodząc do lądowania, jestem zmuszony do trzymania się blisko linii drzew. Wiatr wiejący z boku, w takim miejscu z przeszkodami w postaci drzew, może wywołać rotory, które nie ułatwiają zadania. Rotory powstają w przypadku wiatru wiejącego zza przeszkody. W wyniku opływu powietrza wokół przeszkody dochodzi do tworzenia się wirów, turbulencji, czyli rotorów. Model jest wyposażony w ciężki akumulator 3S 4500 mAh, co zapewnia lepsze właściwości lotne na pełnych klapach w wietrzną pogodę. Samolot jest wtedy bardziej stabilny, a prędkość podejścia optymalna. Zaczynamy. Start bez klap. Trzeba utrzymać stały kierunek rozbiegu, operując sterem kierunku, aby nie zderzyć się z drzewami. W powietrzu zaczynam kontrować lotkami. Czas na lądowanie, oczywiście z zapasem prędkości. Za wysoko. Odchodzę na drugi krąg, wykorzystując spory zapas mocy. Wiatr zmusza do ciągłego kontrowania. Ponownie klapy w dół. Przyziemienie z dużą prędkością na główne podwozie. Duża prędkość umożliwiła zachowanie pełnej sterowności nad modelem. Drugi lot. Sprawdzam mechanizację. Model ma zaprogramowane klapolotki, ale przy tej pogodzie użycie ich byłoby błędną decyzją, ponieważ przy takim wietrze ograniczenie skuteczności lotek nie jest wskazane. Start. Strome wznoszenie. Lądowanie. No obleci. Dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki. Wkrótce Phantom z kamerką pokładową.